Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Wiesława. Ostatnio skończyliśmy na podążaniu za Regisem, no i podążamy za nim dalej. Mamy setny level, zobaczymy czy ten exp będzie rósł, czy nie. Najprawdopodobniej, żeby levele kolejne mieć, trzeba jakiegoś moda wgrać, ale czytałem o tym modzie. To o nich mówił Pucybut. Czytałem o tym modzie, że on powoduje trochę... Najpierw znajdźmy Detlafa. Czuję, że jesteśmy blisko. Że on psuje część itemów, że one giną. Więc nie chcę się bawić w żadne mody na większe levele. Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. O kurde, weszłem jak zaczął odcinek. Myślałem, że to odcinek sobie puściłem. Nie, nagrywamy dalej serię na tuby. Przy okazji na live to zrobimy. Będzie przyjemne z pożytecznym. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Niuch, niuch. Rozejrzyjmy się. Używając wiedźmińskich zmysłów, przeszukaj sklep z zabawkami. No spoko. To zacznijmy może od drzwi. Nakaz eksmisji. Cukierki. Albo psikusy. Stara zabawka. Już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. List od pana sklepikarza. Drogi panie sklepikarzu, od dawna proszę moich rodziców, żeby kupili mi lody na patyku. A rodzice nie chcą mi ich kupić. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Ale creepy. Znoszona skóra, lalka. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. No okej, idziemy dalej. Ładny drobiazg. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Weź kukłą na patyku. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. No dobra, to na parterze obejrzeliśmy już chyba wszystko. To idziemy na pięterko. Chodźmy na poddasze. Chodź Regis na pięterko. Powinniśmy się rozejrzeć. Detlafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów?
Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Panie Plok, wiesz, przeczytałeś list. Jak myślisz, kto może go szantażować? Może porywacze? Może szantażyści? Cześć, Gilu. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż, nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, nie zwykli tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził, a Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Byłaś dla mnie wszystkim i opuściłaś moje stado. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Odsuń się, Regis, bo ja tu szukam tajemnych rzeczy. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac-Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przysyłam kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele.
Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Prawda, nieprawda. Ja bym tego tak nie nazwał. I wątpię, żeby księżna tak to nazwała. Wierzę, że umiałbyś ją przekonać. A potem... Co potem? No nie krępuj się. Przecież widzę, że chcesz mi uszyć jakieś nowe buty. To może być dość śmiały plan, ale... Gdybyśmy znaleźli Renavet, wyjęlibyśmy szantażystom kartę przetargową z rąk. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Złóż księżnej raport. Bardzo chętnie złożę tej księżnej raport. Aczkolwiek ja bym chciał wejść na górę jeszcze i zobaczyć, czy tu coś nie było jeszcze do czytania. Lalka na przykład do wzięcia. Lalka to jest ważna sprawa. Dobra, Regis. Geralt, nie chcę, żebyś pomyślał, że nie cieszę się z twojego towarzystwa. Jest wręcz przeciwnie, ale... Tak wiem. Detlaf nie przyjdzie tak długo, jak tu jestem. Ale 5 minut nie zrobi mu chyba wielkiej różnicy. Dobre. Masz rację. Niepotrzebnie cię pośpieszam. Chciałeś o coś spytać. Tak się zastanawiam. Dobre. Co jeśli Detlaf nie przyjdzie? Przyjdzie. Jak to jest, że jak chcę zwięzłej odpowiedzi, dajesz mi akademicki wykład. Ale kiedy akurat zależy mi właśnie na odpowiedzi wyczerpującej, ograniczasz się do półsłówek. Już tłumaczę. Otóż kiedy mowa o faktach, sprawach namacalnych, rzeczywiście staram się wysłaniać precyzyjnie i jak najszerzej. Natomiast kiedy poruszamy sprawy łączące się z intuicją czy wampirzym savoir-vivre, faktycznie pozwalam sobie na zwięzłe wypowiedzi, bowiem najdłuższy nawet wywód nie pozwoli na satysfakcjonujące wytłumaczenie zagadnienia interlokutorowi. Pojechał po całości. Przyjdzie. Prędzej czy później. W sumie zapomniałem spytać, skąd wy się znacie z Detlafem? To... Przecież już opowiadał. Trochę wstydliwe. Zamieniam się w słuch. Jak wiesz, miałem za szczenięcych lat taki... epizod, kiedy nadużywałem krwi. W kręgach wampirzej młodzieży byłem, nie chwaląc się, dość popularny. Poznawałem wiele osób. Jedną z nich był właśnie Detlaf. Ale nasze drogi szybko się rozeszły. Widzisz, Detlaf uznał rozrywki naszej zmarkaterii, czyli całe to straszenie bab w formie nietoperza, albo wysysanie krwi na wyścigi za głupie. Wysysanie krwi na wyścigi. Turniej rycerski. Wybacz, ale zupełnie nie potrafię sobie wyobrazić ciebie jako wampirzego vivantę. Jak wiesz, żyjemy bardzo długo. Mamy więc wiele czasu, żeby się zmienić. I bogom niech będą dzięki. My wyścigi na koniach, oni wyścigi w wysysaniu krwi. Bywaj. No dobra, moi drodzy. Mamy bywanie za sobą. Musimy tu zejść po schodkach. Wyjść sobie z tego pięknego, cudownego miejsca. Bo Regis nie przyjdzie, dopóki my tu jesteśmy. Aczkolwiek możemy go przechytrzyć i udawać, że nas tu nie ma. A stanąć sobie tutaj. Coś mnie w żebra. I on zaraz przyjdzie. Czy nie?
Na razie kruki się pojawiły. Halo, Regis, jesteś już ten, znaczy Detla, wróciłeś? Hello. Cwańszy niż. Ciekawa dyscyplina, powinni mieć olimpiadę z tego, nie? Powinni mieć z tego olimpiadę, moi drodzy. Exp nam nie urósł, a zaliczyliśmy zadania. I najprawdopodobniej exp już nie rośnie w ogóle. Stanął na tym, stoi, tu nawet już nie dojdzie do końca paska. Tak, dokładnie, panie Ploku. Trzeba ją wprowadzić na igrzyska olimpijskie. No dobra. To jest chyba jakiś przerywnik. Fabule. Złóż raport księżnej. Więc... możemy chyba... oddamy jej rycerzu. No tu już nawet coś pomogliśmy tym winnicom niechcący. Turniej pięściarski, poszukaj grobu za murami. To jest zadanie, które powinniśmy zrobić na 89. A gdzie jest ten książęcy kamesariusz? Tu. Ja u niego nie byłem? Nocowy. Nocowy. Gdzie jest w porcie ten drogowskaz? Halo. Drogowskaz. Tam. Jak zwykle macie jego orientację w terenie. Dlaczego my nie byliśmy u książęcego kameriarusa, jakiegoś tam wiarusa? Poszczegóły kontraktu, co? Dlaczego? Idzie nasz heros, Geralt Rift. Zbliżamy się do końca fabuły głównej dodatku. No jeszcze kawałek, panie Plo. Rozpadają niektóre zadania poboczne. Nic nie odpadnie nam, panie Plochu, nam nic nie odpadnie. Tu jest Beauclerc i wszystko jest w porządku. A na pewno nie magiczne zadanie, w którym będziemy rozmawiać z Płotką i Płotka będzie miała głos Wojciecha Mana. Witajcie, rycerzu. Przyjmijcie moje najszczersze podziękowania, ser. Oto wynagrodzenie za wasze poświęcenie. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Okej, już mam. Tamto. Dwa kontrakty zrobiłem elegancko. Zostało jeszcze tylko 13. Oh my god! I wszystkie są w znakach zapytania. Elegancko. To nawet nie skupiam się na tym zadaniu, bo one się same zrobią. Elegancko. Gdzie jest ta panna? Znaczy ten grób Moro za murami. Tu, i tu jest znak zapytania. Elegancko. Elegancko. To wracamy. Wracamy do naszego teleporta. Poza tym Detlaf miał 3 dni, żeby zabić ofiary, a to między jednym a drugim Wiesiu medytował przez tydzień. No wiesz, ta księżna też czekała miesiąc na to, aż pójdziemy się pobawić z nią, nie? Te króliczki, jednorogi, te inne sprawy, nie? Więc wiesz, tutaj czas jest giętki. Ładna melodia. Jaka melodia? Jeden fałszywy krok, a pożałujesz. Zaraz ci pierdziel spuszczę i to się skończy dla ciebie źle. Jaka ładna melodia, Chętny do walki z niesamowitym szczotą. Jego wiedźminie, popiszesz się swoją techniką? Ten mi wygląda na tempaka. Jak... weźmiesz Nie wykluczam. Wściekłe pięści. Chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się... uważasz, wiesz? Liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Szczota? Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika.
Pan Szczota to waleczny rymarz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripost. Pamiętam coś tu z tych walk, że jakieś nie wszystkie były takie po prostu na pięści. Siema, Pro. Już trzęsiesz portkami jak wierzba liściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. No dobra, to będziemy się z nim teraz bawić na słowa. Masz słabe zaczepki, każdy to wie, sam jesteś psem, chce się bić, a nie gadać. Dobra. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Twoja matka chyba często chodziła sama po lesie. A za to ty jesteś podobny do pomidora. Ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości. No chyba ty. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Wiedźmin zwycięski pokonał Szczotę jego własną bronią. Przegadałeś mnie. Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Jeszcze dwóch przeciwników przed tobą, zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc zazwyczaj jest w górnym mieście, niedaleko zaułka Szalbierzy, a Kolos na największym dziedzińcu San Sebastian. Nie chcę turnieju piękarskiego. No chyba, że są blisko teraz. No, tu jest jakiś quest jeszcze. Dobra, ja chcę najpierw tu. Generalnie jest jak zwykle w tej grze, czyli ja zaczynam coś, a tego nie robię, nie? To jest standardowe u mnie. Aha. Jak zwykle, zajebiste miejsce, czyli... Otwieraj. Jest quest, ale na górze. Skąd ja mam wiedzieć, jak wejść na górę? Trzeba się było klienci zadowoleni, nie koniak schodzi, jak bierze bułeczki. Dobrze, że w końcu wola ojca się wypełniła, że zaczęli... Tu gdzieś jakieś schody? Halo? Ach, tu i z tym przyszedł. Ciszej tam, ciszej. To tu jest grane. To o co chodzi? Spanie w lisku chytrusku to kiepski pomysł. Chyba, że nie przeszkadza ci, że ktoś zaopiekuje się twoją sakiewką. A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Co kto lubi. No dobra. Ile za to dostanę? A ile byście chcieli? No faktycznie, panie Bloku, to jest śmiechowy quest i chyba śmiechowe wynagrodzenie. Chyba tyle nie mam. Może jakaś świąteczna zniżka?
W burdelu siedzi i nie ma 60 koron, jak tu każda laska dwie dychy chce za 30 sekund kręcenia tyłkiem. A on nie ma 60. To co ty tu robisz, człowieku? Zgoda! Ja dole. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie! Nikomu nic się nie stało, na szczęście! A co? Myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne. Albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W każdym razie ruszajcie, mistrzu. Bywaj. Bywaj, druhu. Tak. Pewnie znowu schlał mordę. No dobra. Wy, chłopy, wszyscy jesteście tacy sami. Zastanawia mnie jedna rzecz. O, to ten cmentarz jest już tutaj. A to na tym cmentarzu. My jeszcze mamy tu zadanie i tu. Typowy Janusz biznesu, dokładnie, spoko. Poszedł na dziwki, a nie ma kasy, żeby zapłacić Wyśkowi. Faktycznie głośno tu. Dziwne. Teraz nic nie słychać. Zaraza. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. A stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Dlaczego mi każesz tędy iść? Aha, bo tu są dźwięki. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Tu spoczywa Margot de Corentin. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Ale tu będzie więcej zadań, pamiętam to miejsce. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. Świeże. Pogrzeb był niedawno. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Może to jednak nie tu? A może to tam? Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. To jest grane. Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. A tam na dole były jeszcze jakieś typy, pamiętam to. Całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty jak... Krasnolud! Tfu, do stu diabłów! Jasne! Bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik! Za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił! No to marnie ci poszło! Widać, bogowie też mieli dość tego jazgotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Nie można tam trochę ciszej? Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie!
Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika. Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg lepioty oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! A my ten pomnik stawialiśmy. No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja! Rodzinna! Ta Koryntin, co ty, czytać nie umiesz? O tak! Ale to za mój posag wykupiona od wierzycieli! W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie no, trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zadzikali! Pyskaty ten typ. Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie. Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość lebiody. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok Lebioda, nie będziesz grać na pieniądze. A potem dodał, bo dla mnie zabraknie. Bo dla mnie zabraknie. Zamknij się, nie rozmawiam z tobą. O nie, Scaramendo, to ja nie rozmawiam z tobą. Koniec? Dobra, to jest czyja krypta? Louis de Corentin prosi o westchnienie do proroka Lebiody. Dobra, ciebie zabieramy, bo jesteś kłamczuch. Jakbyś wiedział, gdzie jest, to byś ją wziął, te karty, i byś se grał w turnieju. Więc kłamiesz bezczelnie, żeby ratować skórę. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze Boklerskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie ta komora? Jak zejdziesz do katakumb, idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. Faka jej jeszcze pokazał. Na koniec. Hello, pionier. Dobra. Strasznie tu ciemno. Głębiej w katakumbach. No to idziemy.
Niech karta zawsze im idzie. Wielce szanownych członków Boklerskiego Towarzystwa Gwinta. To tutaj. Nic nie widzę. Tu roboty nie znajdziesz, a raczej zapłaty za robotę. A cóż tu się dzieje? Panowie też do tego klubu Gwinta? Co kurwa? Coś ty za jeden? Kto cię nazwał? Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa! Filozof się znalazł. Brać go, chłopaki, przeca samo jeden. Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. To byś nie miał 500 000, tylko 10 milionów. No dobra. Tu będzie dobrze. Chłopaków żeśmy ograbili. Tu mamy coś podnieść. Tym na cześć Gwinta. Gwint jak czerwone wino, Gwint to noc z piękną dziewczyną, Gwint moją miłością. Ręce precz od Creata. Dobra, czas zgłosić się do Margo po nagrodę. Dobra, tu już nic, oni nic nie wykopali? Nie mogę sobie nic wziąć stąd? Lipa. Myślałem, że jeszcze coś stąd wezmę, tu na przykład coś jest. Elegancko. Ale ja tu jeszcze wrócę, wiem o tym. Ja tu jeszcze wrócę. O, dalej rabusie jakichś grobów. No! Twardy! Ojoj. Rozkazy od Robina Hooda. Ten głupi kutas Bruce chciał nas oszukać. Ostatni z gangu Skelliny, żeśmy tu jakieś zadanie zrobili. Prawie. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś klucza. Mamy już go? Nie. Chryste, panie, jedno miejsce. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Jedno miejsce, a 300 zadań. Gdzie jest ten klucz? Może w którejś z tych krypt? Jedno zadanie, a tyle miejsc. Tu jest ta skrzynka. Potrzebujesz klucza. Co to za zadanie? Exp już nie rośnie w ogóle. Najpierw wrócimy do Margo. Przeszukaj brzeg jeziora koło cmentarza za murami. Spoko. To pewnie tam będzie ten kluczyk. Pożo, najpierw wrócimy do Margo. 40 minut, dzięki bloku. Biznes jest biznes. To idziemy do Margo. I co? Ciula mnie zrobiłaś? Siedzi. Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę bednarzy, skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży. Szyld z drzewem, krzak róży. Zapamiętam.
to smutno ci teraz, stara. A co zrobiłeś z Louis? Fakt, to był kawał drania, świata nie widział poza gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. Okej. Poszukaj domu z szyldem. To najpierw poszukamy domu z szyldem. To jest grane. Siema. Czasy, proszę na ciebie. To okie czasy. Chcę wyjść stąd. Skoczymy po karty. O kurwa, wiedźmin! Hej! O kurwa, wiedźmin. Teksty nieprzeciętne. Weźmiemy te karty, odbierzemy nagrodę. Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Nie robić biegowiska! Ty mnie oczu nie zamydlisz, wiedźminie. Widzę, że jest zamijany. Ja ci mogę zamydlić, ale mordę jak chcesz, synu. Dawaj, gościu. Niech żyje, niech żyje. Gdzie ten kurwa dom? Ja pierdzielę. Idzie nasz heros. Geralt Rift. Teleport tu był, super. Dobra, szukamy tego domu i tych kart. Trzeba będzie iść naokoło. No chyba żartujesz. Szyld z drzewem. To pewnie ten dom. No i co? Wiesławie, szanowny. Medalion, droga. Coś jest nie tak. Ej. Wiesław, umiesz wskoczyć na dach? Umiesz. No to spoko. Uuu. Roślinki. Pod krzakiem róży. No dobra. No jest. Tak jak mówiła. Są i karty do gwinta, jak obiecała. A jakie karty dostałem? Nic nie napisali? Ten, tego? O, klucz do ogrodu. Jakaś drabina? Co tu się dzieje? Taka mała lokalizacja, a tyle zabawy. Aha, bo teraz mogę sobie elegancko wyjść. Podejrzewam, że będę mógł sobie też elegancko wejść. Nie. Jestem tylko w pół elegancki. Odbierz nagrodę. No dobra, odbierzemy tą nagrodę. Nie, to nie ten. Dlaczego mi Wiesława wprowadzacie w błąd, ludzie? Dobra, ten. Odbierzemy jeszcze nagrodę. Zakapturzona kobieta. Schowaj kaptur, kobieto. Siema. Jebać tę suczkę, Henriette. Dobry tekst. Dobra. Idziemy na rynek, do teleporta. Reginald Dobry powrócił! Nie może. Zajebiście. Ale strzałki nas oczywiście prowadzą, żebyśmy z buta tam poszli. Zaraz w pierdziel dostaniesz i będziesz tyle miał z tego straszenia i srania.
No dobra, moi drodzy, doszliśmy na to miejsce. Gdzie jest ten typek? A już nie śpi? Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? To było bardzo trudne, wymagające zadanie. Kodeks wam zabrania podawania szczegółów, tak? Może to i lepiej. Proszę, to mała premia dla was. Zasłużyliście. Setkę nam wypłacił. To elegancko. To elegancko, że nam setkę wypłacił. Teraz ja bym chciał przede wszystkim zobaczyć, co to ja za karty dostałem do gwinta, co? Nie widzę tu żadnych zajebistych kart. Do gwinta. Nowych. Stara mapa tylko. Tu są. Jest rzeczy, rzemiosło, alchemia. Tu też nic. Talia do gry w gwinta. Może dostaliśmy tu jakieś nowe karty do Skellige. Tego najzajebistszego deku na świecie. Jakoś nie widzę tu zajebistych nowych kart. No dobra, moi drodzy. Zrobiliśmy po drodze co innego, co niż mieliśmy do roboty, ale cały czas exp zero. Ale tutaj w przyszłym odcinku zameldujemy się, żeby zacząć te znaki zapytania i zadania poboczne. Także dzięki wam za dzisiaj. Trzymajcie się i do jutra. Hejka, papa.